O zrobieniu takich zdjęć często decydują ułamki sekund. W tej lekcji dowiesz się, co oznacza słowo ułamek. Widzisz pizzę podzieloną na sześć jednakowych części. Wyobraź sobie, że zjedzono te dwa kawałki. Pokolorujmy je na zielono. Spróbujemy odpowiedzieć teraz na takie pytanie. Jaka część pizzy została zjedzona? Zjedzono dwa kawałki z sześciu. Ciekawe, czy odpowiedź na to pytanie można zapisać jakoś inaczej. Na przykład za pomocą jednej liczby. Okazuje się, że można. Pokażę Ci, jak to zrobić. Najpierw zapisujemy liczbę kawałków, które zjedzono, czyli liczbę 2. Pod spodem zapisujemy liczbę, która oznacza, na ile jednakowych części była podzielona pizza. W tym przypadku pizzę podzielono na sześć jednakowych części. To jeszcze nie wszystko. Pomiędzy tymi dwiema liczbami rysujemy poziomą kreskę. Ten zapis nazywa się ułamkiem. To jest ułamek. Ułamek taki jak ten oznacza ileś z iluś. W tym przypadku 2 z 6. Ten ułamek czytamy jako 2 szóste. 2 szóste. A teraz zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie odpowiedzieć na pytanie, jaka część pizzy nie została zjedzona. Zrób to na dwa sposoby, tak jak w tym przypadku. Policzmy najpierw, ile kawałków zostało. 1, 2, 3, 4. Pokolorujmy je innym kolorem. Skoro zostały cztery kawałki, a cała pizza była podzielona na 6 jednakowych części, to możemy powiedzieć, że nie zjedzono czterech kawałków z sześciu. Najpierw zapisujemy liczbę kawałków, które zostały, czyli liczbę 4. Pod spodem zapisujemy liczbę, która oznacza, na ile jednakowych części podzielono pizzę. Pomiędzy tymi liczbami brakuje jeszcze poziomej kreski. Otrzymaliśmy ułamek. A jak go przeczytasz? Ta liczba to 4 szóste. 4 szóste. Zauważ, że każdy ułamek składa się z dwóch liczb. Liczba, która znajduje się nad kreską, to licznik. Liczba pod kreską, to mianownik. Licznikiem tego ułamka jest liczba 2, a mianownikiem liczba 6. To jaki jest licznik tego ułamka? W tym przypadku jest to liczba 4. Mianownikiem tego ułamka jest liczba 6. Kreska, która oddziela dwie liczby, to kreska ułamkowa. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Widzisz czekoladę. Kolorem zielonym oznaczono kostki, które zjedzono. Spróbuj odpowiedzieć samodzielnie za pomocą ułamka na pytanie, jaka część czekolady została zjedzona. Aby odpowiedzieć na to pytanie za pomocą ułamka, musimy wiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza z nich to ile kostek zjedzono. Policzmy je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zjedzono 9 kostek. Teraz musimy poznać liczbę, która oznacza, na ile jednakowych części podzielono tę czekoladę. Zobacz, mamy tutaj 3 rzędy po 5 kostek w każdym rzędzie. Wszystkich kostek jest 3 razy 5, czyli 15. Ułamek, który opisuje zjedzoną część czekolady to 9 piętnastych. Teraz możemy podać pełną odpowiedź. Zjedzono 9 piętnastych czekolady. Ułamek to nic innego jak ileś z iluś. Na przykład 3 z 5 to ułamek 3 piąte. Ułamek łatwo rozpoznać po kresce ułamkowej. Liczba nad kreską to licznik, a liczba pod kreską to mianownik. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o ułamkach, to zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji z tego tematu. Zapraszam Cię również do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube.